Kolejny odcinek, kolejne newsy. Zaczynamy! Zmieniasz projekt strony? Szykuj się na turbulencje w rankingu. Gary Ellis z Google podzielił się kilkoma przemyśleniami odnośnie przerabiania witryn internetowych. Jego zdaniem każda, nawet pozornie niewielka zmiana w kodzie HTML może oznaczać spore kłopoty i spadek pozycji. Co zatem radzi osobom, które muszą przeprojektować swoją stronę? Dwie rzeczy. Używajcie semantycznie zbliżonego HTML-a i unikajcie dodawania znaczników tam, gdzie ich nie potrzebujecie. Podsumowując, odświeżanie szaty graficznej, tak. Yes, of course. Wącenie w kodzie HTML. Google wrzuca kolejny bieg. Dwa lata temu amerykańscy dealerzy samochodowi zyskali możliwość zamieszczania ofert sprzedażowych na profilu firmy. Google postanowiło w końcu rozszerzyć tę funkcjonalność na inne środki transportu, m.in. motory czy kampery. Od teraz dealerzy mogą wystawiać na profilu firmy wszystkie dostępne na sprzedaż pojazdy, tak długo jak posiadają numer VIN. Póki co funkcja ta dostępna jest wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych, więc Niemiec jeszcze nie płakał jak sprzedawał. Kazali nam czekać 18 długich miesięcy, ale w końcu jest. Nowe case study od Google. Tym razem poświęcone Vimeo i zmianom, jakie wprowadził ten serwis, aby ułatwić użytkownikom pozycjonowanie materiałów wideo. Warto rzucić okiem, bo jest tam kilka ciekawych informacji o osadzaniu filmów i optymalizacji odtwarzaczy wideo. Ale żeby opublikowanie jednego case study zajmowało 18 miesięcy, hello Google! Remigiusz Mróz w tym czasie opublikowałby już jakieś 10 książek. 17 kilo co tydzień, nie ma co żartować. Czy wiecie, że pisząc opinie w mapach Google możecie dodać do niej film? Funkcja dostępna jest już od jakiegoś czasu, ale wyłącznie w aplikacji Google Maps na telefony, więc nie wszyscy jeszcze o niej słyszeli. Niestety, jeśli wolicie skrobać opinie na PC-cie, muszą wystarczyć Wam same zdjęcia. I to już wszystkie są newsy na dzisiaj. Pamiętajcie o zostawieniu suba i lajka, a my jak zawsze widzimy się za 2 tygodnie. Cześć! A my, jak zawsze, widzimy się za 2 tygodnie. Nara. Nie no, a czy mamy to, czy nie? Tak. Czy cringe?